Siemanko, witam was na moim kanale, jestem na przygodzie. Ruda przestanie nucić, bo gramy kolejną sesję w Summerlanda, odcinek drugi. Poznamy losy naszych bohaterów. Jest z nami Andrzej Mechanik. Dzień dobry. Łucja, służby techniczno-informatyczne. Cześć. Żanetka, niespełniona doktorka, obecnie farmaceutka. Cześć, cześć. I Fryderyka, policjantka, a raczej była. Hej. Nie wiem czemu, ale cię zawiesiło, Ruda. Trudno, jedziemy dalej. Nasi bohaterowie po brawurowej ucieczce od gigantycznej mrówki dotarli do celu swojej podróży, którym było... Jezu, notatki muszę przywinąć. Knyszyn, a konkretnie bardziej jego zamek, gdzie osiedlili się, ocalali ludzie po wydarzeniu. W tym to miejscu bardzo... Sprawnie zostało to zorganizowane, wzmocnione. Nasi bohaterowie zdążyli nawet im troszkę pomóc w różnych aspektach i przespali swoją noc. Moi drodzy, spało wam się dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. Może delikatnie zmarzliście, no bo ten budyneczek, ta szopka, tak to nazwijmy, nie do końca była szczelna, dlatego może troszkę... zmarzliście w swoje dupki, ale poza tym spało wam się wybornie. Co robicie rano? Las rąk. Andrzeju. Nie no, wiesz co, by trzeba było tutaj wstać, jakoś się ogarnąć, tak, sprawdzić ekwipunek mimo wszystko. Ja rozumiem, że mamy taki etap, że po prostu im tam wszystkim pomogliśmy, tak? I tak, już jest drugi. Nie możemy się zbierać do wyjścia. No, poczekaj, nie, bo... Tak, bo trochę mamy sprzęt, bo tam całą listę miałeś, Andrzej. Tak, tak. Miałeś no i właśnie. Listę, dostaliśmy jedzonko. Pauza, halo. Halo, moment, bo ja trochę przekręciłem, pragnę sprostować słuchaczom, żeby potem nie było niedomówień. Nasi gracze dojechali do Knyszyna, spędzili tam noc, cały dzień spędzili na pomaganiu w różnych kwestiach, znowu się przespali i teraz mamy kolejny dzień, który zaczynają od ogarnięcia się. Wojtku, a raczej Andrzeju, co masz na tej liście? Bo ty tą listę przekazałeś dla włodarza, dla pana Władysława. Co było na tej liście? Tam były wszelkie części zamienne do auta, żeby po prostu w razie jakiejkolwiek awarii, no można było cokolwiek tam zrobić. I bardzo takie podstawowe rzeczy, tak? Żeby było, żeby była jakaś tam opona koło, żeby były filtry, płyny wszelkie, tak? Czyli takie naprawdę bardzo podstawowe sprawy, które właściwie na co dzień robiliśmy, no ale tutaj to trzeba mieć to wszystko ze sobą w bagażniku tak naprawdę, no bo nie staniemy sobie nigdzie do sklepu i nie kupimy akurat oleju tak do silnika czy czegoś takiego, no bo to wszystko jest niedostępne. Dobrze. Więc to wszystko trzeba sobie zapewnić. Takie mówię, bardzo podstawowe rzeczy po prostu do tego auta, żeby nam tutaj coś się zróbmy nie wysypało to w ten po drodze, sposób. To powinniśmy mieć. Zróbmy to w ten sposób. Ty wstałeś rano, dostałeś informację, żeby też przyjść tam w miarę po ogarnięciu się do, nazwijmy to roboczo, garażu, gdzie stoi auto. Tam czeka na ciebie młody. Młody nazywa się Piotrek. Piotrunia, Piotruś, taki 20, może 3 latek. Młody chłopaczek. I on mówi do ciebie tak. Panie Andrzeju, bo ten, tutaj Władek do mnie przyszedł z tą listą, ale kurwa, żeś panie Andrzeju, pan na wymyślał, no skąd ja tu wezmę tarcze hamulcowe, skąd ja tu wezmę filtry, no oleje, okej, te płyny wszystkie podstawowe mamy, jakieś narzędzia, klucz, zapasówkę, nawet dwie mogę wrzucić, to okej, ale no filtrów, klocki, no to no nie mamy takich rzeczy, no. Klocki mi nie będą potrzebne, spokojnie młody, spokojnie. Ważne, żeby była jakaś oponka. Oponki, wrzucę ci dwie. Masz lewarek, masz klucze do odkręcania z przedłużką, jakby który chuj tam dopierdolił te koło. No, to się dogadaliśmy. Linki holowniczej też tam jest 10 metrów w razie czego.
Jakby pięknie. Tam, jak coś tam było trzeba, czy usunąć, czy coś, no to jest dobre auto, to są 3 litry w benzynie, no fakt w automacie, no ja nie lubię, wolę powajchować, nie? Ale to tu jest przełącznik na 4 koła, ten przełącznik do równomiernego napędu na 4 osie, ko pamiętaj, panie Andrzeju, nie to, żebym chciał pouczać, ale ten, żeby koła nie były skręcone, bo ta blokada musi być na prostych kołach, nie? Pan wie, panie Andrzejku. Mów, tak, ja cię słucham. Tak, mów. No, tutaj ta przyszła Wiktoria, zostawiła jakieś płyty wam w schowku, żeby wam tak smutno się nie jechało. Ale bardzo tak. Dobrze, to jest bardzo ważne. Oszczędnie, bo akumulator nie jest najnowszej świeżości i no... Nie wiem jak z alternatorem, tam zresztą jak wczoraj grzebaliśmy, to sam pan widział, tu pośniedziało trochę, ta szczotka taka już zużyta, no to tam nie szalałbym, znaczy posłuchać można, tylko żeby nie za głośno, bo jak zacznie prądu ciągnąć, to no. Ja tak, nie no, będziemy słuchać najwyżej po cichu też, żeby za dużo, wiesz, no nie paliło auto, nie? Bo jak głośniej chodzi to... Nie, to akurat tam przy paleniu to tam wielkie ten. No, zalane jest 20 litra. Spokojnie, młody, żartowałem, sprawdzałem cię. Nie przeszedłeś, kurwa, nie. Się patrzę na ciebie tak zdębiały. Nieważne. Władek machnął się, 20 litra benzyny wam zalaliśmy. No to w tej nazad to wychodzi 150 km, no macie na 200. Także mało. Jest... No to już z Władkiem gadajcie, ja na tyle dostałem przydział, tyle zalałem. Także jeżeli chcecie więcej, to gadajcie z Władkiem. Dobra, wszystkie te fanty leżą tu w bagażniku, on otwiera, pokazuje ci nawet palcem, to jest to, tu leży tamto, żebyś wiedział co gdzie leży. No poza tymi częściami zamiennymi, no dwa kółka ci wrzucił, jedno na drugie, tą swoją skrzynkę z narzędziami też rzuciłeś, tam też masz parę rzeczy. Plus dodatkowo od nich tam, czy właśnie jakaś żaba, jakiś klucz, właśnie tak, przedłużka. Ja myślę, że cały swój tam ekwipunek w ogóle wrzuciłem też na ten... No to ten spokojnie, no, tak. Luz, do tego dojdziemy później. I ty jako człowiek, który z reguły wstawał wcześniej rano, wstałeś jako pierwszy. I wracasz po wszystkim chyba na kwaterę? Czy chciałbyś coś zrobić? Nie, wiesz co, ja po prostu tutaj już poczekam przy tym aucie, zapoznam się z nim, poznam, zobaczymy co gdzie tutaj leży, wszystkie schowki tam popatrzę sobie, posprawdzam różne rzeczy, czy lampy działają i w ogóle, bo to się przyda w nocy, wiadomo. I tak dalej, więc sobie tam będę przy tym aucie na pewno grzebał, popalał papieroska. Okej. Okay. No, tak generalnie będę czekał, nie? Myślę, że następną osobą, która wstaje wcześnie rano jest Fryderyka jako policjantka. Pierwsza zmiana nocna, zawsze na nogach, ku służbie, ku chwale ojczyźnie, towarzyszu pułkowniku. Fryderyka, wstajesz rano, widzisz, że jeszcze Łucja z Żanetą się przewracają na drugie boki. Może nie to, że jeszcze śpią jakimś tam twardym snem, ale jeszcze tak dodrzemają. Tak jakby działały budziki, były telefony, to właśnie w tym momencie byłaby ta drzemka 10-minutowa czy 15. A ty się budzisz, widzisz, że nie ma Andrzeja. Andrzeju, gdzie jesteś? Ojej! Nie ta profesja. Tak czy inaczej zauważyłem, że nie ma naszego drugiego mechanika, kierowcy, speca od silników, jakkolwiek go nie nazwać, tak pana, który uczył się w Jeholandii. To najzwyczajniej po prostu zerkam na dziewczyny. No, zerkam na dziewczynę i chcę iść go szukać. Znaczy zostawiam dziewczynom karteluszek z napisem, że poszłam szukać Andrzeja. Po prostu wychodzę, żeby się biedne nie martwiły, nie? Jak ktoś pod nas znajdą na razie to. Dobra, zostawiasz dziewczyny, wychodzisz i tak jak wychodzisz, to niemalże vis-a-vis po drugiej stronie tego placu jest taka
No ciężko to nazwać garażem, no to wcześniej służyło na pewno inną, pełniło inną funkcję. No teraz widzisz, jak ze środka zaczynają mrygać światła, tu kierunkowskazy. No i tam gdzieś się krzątam, nie? Tak. Widać na pewno. Widzisz unoszący się dym papierosa przez drzwi. Kurwa! I poszedł palić przeze mnie. No więc jak ty, tak, papieros i kawa to są podstawowe rzeczy, które się robi stając z łóżka, więc... Kawy jeszcze nie było. No wiem, że nie było, trzeba ją znaleźć. Jakby mam nadzieję, że w warsztacie wiedzą, co to kawa i będą mieli chociaż odrobinę. Dobra. Wiesz co? Poczekaj, gdzie jesteś, Fryderyko? Tu jest Fredzia. Albo nie, zróbmy jeszcze śmieszniej. Wojtek. Andrzej, kurwa. Ja muszę się skupić i nazywać was po imieniach postaci. Andrzej. Bo myślę, że ty jako mechanik, kawa, papieros, to też był po części jakby trochę twój rytuał. Rzuć sobie swoją charyzmę. Tak już darujmy sobie ten roleplay. Czy jest kawa? Czy udało ci się załatwić chociaż... Ale czemu on? No bo on już jest na warsztacie. 6. Ale on ma najmniej charyzmy. 3, 9. 6, 3, 9. No nie, no nie... Panie Andrzeju, z całym szacunkiem, no ale kawy jest tak mało, że to pijemy tylko na specjalne okazje. No niczym szampana w Sylwestra. Rozumiem, nie bój się młody. No każdy ma jakieś wady. Czy to nieważne, z kim rozmawiałeś. Taką dostajesz odpowiedź. No ja i teraz wchodzi Fryderyka. Do garażu. Wchodzi Fryderyka. A Andrzeju, gdzie jesteś, że tak powiem? Żebym się zorientowała, jak daleko od wejścia jesteś. Ja tam się krzątam przy tym aucie cały czas, także jak myślę, że widzisz mnie z dworza, jak idziesz w moim kierunku, to pewnie no, już mnie widzisz. Auto tak prawie, że przed nimi kołami wystaje z garażu, nie? Więc on tam jak ktoś sprawdza, kręci się, to widzisz go. Dobra, to ja bym po prostu podeszła do Andrzeja, bo zabrałeś resztę papierosów, sorry bardzo, tak nie było. Nie znalazłam ich przy twoim łóżku. Klepę cię po ramieniu, żebyś chociaż w swoim amoku zauważył mnie. Dobra, Andrzej. Po pierwsze, to się mówi, że się wychodzi. Po drugie, dzień dobry. To się zostawia chociaż fajkę. Dzień dobry, Fryderyko. Jak się stało? W tym przybytku znajdzie się chociaż pół szklanki kawy. Nie. Chociaż pół szklanki kawy. Musi się znaleźć pół szklanki kawy. Nie ma. Nawet się z tobą w tym pół szklanki podzielę, ale... Jak nie ma? Dzień dobry. Nie będzie dobry, póki nie dostanę kawy. Dobrze. To jak już się przywitaliśmy, to zapytam, jak się spało? Bo ja powiem sobie, jak to tak. Okej, świetnie. Pięknie. Następna sprawa. Kawa. Nie ma. Papierosy. Mam. Mogę się podzielić. Dziękuję. To tyle przyjemności. Bo już wystawiam tak, wiesz, rękę w prawą stronę. W zasadzie dzieli się, skoro masz się dzielić, to się dzieli. Podaję ci paczuszkę, zapalniczkę, bądź zapałki, nie wiem co tu mam, coś na pewno. I podaję tobie, mówię, smacznego na dzień dobry i jak gdyby nigdy nie zwracam po prostu do swojej roboty. Jak widzisz po prostu, że no, jestem tym dość pochłonięty i nie mam czasu chyba, ani chęci tam i trężyć za dużo. Natomiast no tutaj, wiesz, auto to jest jednak mój żywioł, nie? Także nawet tutaj no, muszę się tym zająć. W porządku. Kiedy wy, nie wiem co dalej Fryderyka zamierza, ale w tym czasie Lucja z Żanetą budzicie się niemalże w tym samym czasie
i jesteście w momencie, kiedy obie przewróciłyście się twarzami w swoją stronę i widzicie się. To jest takie zerknięcie kontaktowe pod tytułem, to już czas wstawać, czy można jeszcze na drugi bok? Cześć! Cześć! Już musimy wstawać, czy jeszcze nie? I takie czy obok jeszcze tam śpią, czy co? Nie, nie śpią, ale... Na tym stoliku, co stoi, jeszcze ta niedopita butelka wina i szklanki, widzicie jakiś zmiętoszony kawałek kartki. O, cudownie, ale miło ręką nie starczy. W ogóle chyba mi głowa boli trochę jednak. Tak, na tej kartce jest zapisane, poszłam szukać Andrzeja. Poszłam szukać Andrzeja. Bo no, nie zgubią się chyba. Andrzej to kawał chłopa, więc raczej nie. Kto go będzie znać? Dobrze. Dobra, bo my dzisiaj się zbieramy chyba, nie? Już będziemy jechać, co? Tak. Tak, to jest ten moment cudownej wyprawy i natknięcia się na kolejne mrówy albo chrabąszcze. To wiesz co, ja myślę, że możemy sobie zrobić kanapeczkę z turystyczną, bo do podróży trzeba się dobrze przygotować. Partycypuję w kanapeczce? To my zadbamy o prowiant, a oni niech się szukają i w końcu nas znajdą z powrotem z kanapeczkami. No słuchaj, no nie zostali na śniadanie i strata, ja tam muszę kanapeczkę. Dobra, czekaj. Dobra, więc ja tam sobie grzebię w tym, co żeśmy dostali. Jakąś konserwę wygrzebałam, trochę chleba i sobie robię kanapusie w pysznicy. Czy bardziej grzebiesz w swoim własnym plecaku w poszukiwaniu jeszcze turystycznej i jakiejś pajdy chleba, bo jeszcze nic żeście nie dostali. Jak to nie? No tam to, co dostaliście wczoraj, to żeście ojebali na śniadanie. Na kolację, przepraszam. Dobra, to się Nie wszyscy naraz. Ja was nie rozumiem, a co dopiero nasi słuchacze. Żaneta, co mówiłaś? Mówię, że w takim razie grzebię w plecaczku swym zacnym w poszukiwaniu jakiegoś suchara, trochę chleba i turystycznej, bo na bank była. Ja zawsze mam zapasik na śniadanko. Masz, oczywiście. No to nie jest tak, że masz zawsze wyliczony na styk, ale masz spokojnie, wyciągnęłaś turystyczną, podzieliłaś się nią z Łucją i tak konsumujecie sobie to śniadanko. Tak. Teraz znowu... Ja strzelam klina z tej resztki. Nie ma problemu. Ten klin to po prostu jakby cię Jezusek gołą stópką po gardełku tutaj... Ja poprawiam... Schłodzone na pewno jest. Ogarniacie się tymczasem. Fryderyka, palisz tego papierosa. Widzisz, jak Andrzej z taką pasją, zawziętością sprawdza tu powietrze, buja tym autem, czy zawieszenie jeszcze jest na pewno sprawne. Tu coś w bagażniku układa, jakieś tam rzeczy, zaglądasz, widzisz dwie zapasówki, widzisz kupę narzędzi różnych, jakieś klucze, nie klucze. Co robisz? Szukam kawy, już mówiłam. Aha, dobrze, zatem kiedy wychodzisz z garażu, widzisz, że naprzeciwko tobie wychodzi Krzysiek, syn włodarza Władysława. A, Krzysiu! O, witam Fryderyko, i jak tam? Dobrze się spało? Jest to, Krzysiu, spało się dobrze. Nawet całkiem wygodne łóżka mam, wiesz? Ale? Ale powiem ci szczerze, że to wino, to wiesz, trochę głowa pobolewa, to nie znalazłbyś tak, nie wiem, chociaż pół kubka kawy. Wiesz co, no u nas kawa to tak od święta raczej się pije, no nie mamy jej dużo. No nie wiem, no to ciężki temat. Mój ojciec jest wielkim kawoszem i on tak, naprawdę, to tak jakby się otwierała Dom Perignon w 2000 roku, no to było wow, wielkie wydarzenie, tysiąclecie i tak dalej, nie?
Ale Krzysiek, tak łapie to jest. Ale rzuć sobie swoją charyzmę, swoje przekonywanie. To jest 10. Dobrze. No dobra, w drodze wyjątku, ale chyba cichutko. Idź tam do garażu, do Andrzeja, ja zaraz wrócę. Uśmiecham, tylko poklepuję go po plecach i wracam. Bo to, że ja takim uśmiechem od ucha do ucha. Widzisz, że zaglądasz za maski, widzisz, że ona wyszła, wróciła i się cieszy do ciebie głupio, z takim głupkowatym uśmiechatym. Andrzej? A Andrzej disconnected? Czy wszystko gra? Nie, wiesz co, ja tutaj sobie cały czas coś robię. No. Mnie kawa w tym momencie nie interesuje. Ale ty nie wiesz, nie słyszałeś tego. Byłeś tak pochłonięty. Widzisz tylko właśnie z maski, jak podnosisz głowę, że ona stoi i się szczerze od ucha do ucha. To wiesz co, to nie, to ja tam dalej sobie... Nie mija 10 minut. Widzisz, jak przychodzi z takim tradycyjnym kubkiem 330 ml kawy wypełniony po brzeżek. I on tak trochę konspiracyjnie, tak troszkę pod płaszczykiem tego przyniósł, postawił na stoliku, mówi: masz, tylko umyj go i nikomu się nie chwal. Zostaw tu kubek, ja go potem zabiorę. I znika. W tym czasie dziewczęta. Zdążyłyście sobie zjeść, ogarnąć swoje włosy, w ogóle do życia, zabić klinem to, co boli po dniu wczorajszym. Ich dalej nie ma. Dobra, ja nie wiem, co oni tam robią, ale jak my się mamy zbierać, to ja jeszcze na chwilę do tej naszej piguły skoczę, zobaczę, czy tam czegoś na tą podróż jeszcze nie wyciągnę od niej. Okej, okay, w porządku. Chcę szukać pani pielęgniarki. Łucja? Ja bym poszła za zapachem. Mają coś w kuchni dobrego do jedzenia? Może coś... Może zarobimy puszkę konserwy na drogę. Wiesz co... Ja turystyczna była, tak? Do kuchni no, masz... Mielonka, tylko bardziej mielonka, nie zamrożona woda. Do kuchni masz daleko, więc jakby tutaj cię żadne zapachy nie dosięgają, ale możesz spróbować jak najbardziej to odnaleźć, pójść w stronę tego zamczyska, tam gdzie wczoraj dobrze żeście podjadły i coś spróbować znaleźć. Żaneta, najpierw tak załatwię po kolei. Oczywiście obie jak wychodzicie z waszej stacji, z waszego lokum, to dostrzegacie otwarte na oście drzwi od garażu i tam czy Rudo stojącą gdzieś na widoku, czy Andrzeja, który akurat przechodzi przy przodzie auta, no zauważacie przynajmniej jedną z nich. Także zlokalizowałyście... Zlokalizowałyście zaginione wasze owieczki. Ale i tak idziecie w innym celu. Żaneta, dochodzisz do pani piguły. I ona tak zajęta, tam zszywając jakąś zacięcie jednego z panów, który chyba podkreślam, to czymś się zaciął po prostu. Czy coś w kuchni robił, czy coś. I tak kątem oka cię dostrzegał. O, dobry Żanetko, co tam trzeba? O, cześć, widzę, że od rana robota. Nie dawaj pospać. Ach, cholera, się bierze za robotę, się nie zna, ani nie założy nic. Widzisz, tak przed ramię mu strzywa. Nie jest duża rana, może troszkę głęboka i tak na wszelki zwyczaj, jak to mawiają, lepiej zaszyć. Pomóc ci coś, czy radzisz sobie? Nie, no co tu, ja już kończę, już ostatnie dwa te i zaraz związuję. A, super.
Bo wiesz co, kochana, bo my to dzisiaj będziemy się wybierać, tam wam pomóc pozbierać te różne graty, nie wiem, czy tam ktoś tam ci coś mówił. I wiesz co, jednak dwa dni nas nie będzie i ja tą apteczkę mam, ale troszkę zubożałą. Jakby tak dało radę ze trzy bandaże wrzucić i może z paczkę igły z nitką. Płyn do dezynfekcji mam resztkę, ale no wiesz jak to jest. Jak nam się coś stanie, to żebym jakoś ich tam poskładała na wszelki wielki. Pewnie, złociutka, tu bandaże masz tutaj na trzeciej półce po lewej stronie, obok masz płyn do dezynfekcji, jak chcesz to weź, a półkę niżej powinnaś mieć jeszcze tam ze dwie igły i nicie do szycia. Super, to ja sobie... Tylko nie zabieraj wszystkiego. Nie, broń Boże, jak ja coś po drodze znajdę fajnego, to ja przyniosę ci też trochę. Fajnie. Trzeba sobie pomagać. Ty mi tutaj wczoraj cały dzień pomagałeś z tymi wszystkimi pierdołami, także bierz, jakby Władka zostaw na mnie, niech on się tam nie martwi, głowa spokojna. Dzięki, Złotko, dzięki. Tam uważajcie na siebie, wracajcie szybciutko. Dobrze. To ja tam idę sobie pogrzebać i no nie ograbię jej całkiem. Ale tam wpisz sobie gdzieś tam z boku karty 3 sztuki bandażu, płyn do dezynfekcji i wpisz sobie zestaw do szycia. Dobra. No. Będziemy w locie ustalać ile tego szycia. Dobra robota. Good job, partner. Igła z nicią? Zestaw igła z nicią, płyn do dezynfekcji, 3 razy bandaż. Mhm. Znaczy ten bimberek, co go destylowałam w zeszłym? Tak. To jest właśnie część tego bimberku. To taka małpeczka, może mały cielaczek, takie 0,3. Dobrze, super. Od biedy można właśnie pociągnąć z centrali. Lucja, ty przeszłaś bardziej dalej niż przeszła Żaneta. Wręcz mijasz ten garaż, słyszysz jakieś bluzgi Andrzeja, który coś tam jeszcze robi, dopracowuje wasze auto. Gdzieś tam Fryderyka widzisz, że stoi... Ja ich mijam, to jest tak... Tak, widzicie, Łucin. Andrzej nie widzi. Poprawiła ten szalicek i poszła dalej. Andrzej nie widzi, bo Andrzej jest pochłonięty, jest swoim autem. Znaczy to nie jest jego, ale takie nazywa. Moja, moje studeńko. Wchodzisz na ten zamek i bardzo szybko lokalizujesz po zapachu kuchnię. Stoi tam starsza pani Jadzia. Coś już pichci od rana. Coś pachnie. To ja takie pukłowe framugę i tak... Dzień dobry. Dzień dobry, witam, wyspali się dzieciaczki. To już się zbieracie w drogę? Tak, już się zbieramy. A pani jak się wyspała? Dziękuję. Tu w tym wieku to się śpi krótko, ale dobrze. Ja już od czwartej się przewracała. Też chyba czwarte, nie wiem, bo zegarek stanął ze dwa dni temu, a baterii też nie ma. Ale co cię sprowadza, dziecinko, tutaj do mnie? Można liczyć na trochę jedzenia. Ale tu na drogę oczywiście, no to sam Władek kazał wam prowiant przygotować. Tutaj dwa bochenki chleba, tutaj jakieś konserwy, dwa ogórki, pomidorek. No wszystko jest. Jakieś sinki tu ziemna kroiła. O, pokazuję ci świeżo w taki jeszcze papier z Lewiatana zawinięty. No, konserwy jakieś nie ma, żeby tam na dłużej się nie popsuła? A to się nie popsuje, to świeże, to sama wędziła z Włodkiem. Tam jemy pierwsze, a to później, dobra. Warzywa to nie wiem jak długo wytrzymają, ale to z warzywami może być ciężko. Ale te konserwy i te mięso to tam czort pal go licho, które pierwsze, które drugie, to nie zepsuje się, świeżo wędzone. Co my mamy? Maj? Na Wielkanoc wędziła, a było jeszcze pomrożone w ziemiance, także spokojnie, będzie dobrze.
Nie zepsujesz. My ziemianki nie mamy, bo o tym jak jeździmy albo się przemieszczamy, to trochę trudno. No tak, no wy to włóczęgi, nie wiem, czy tak ładnie włóczęgami nazywamy. No nieważne, no tak was nazywamy, no włóczęgi, no co poradzisz na to. No to wy to macie ciężko, to faktycznie to z dnia na dzień, ani gdzie zapasów zrobić, ani nic. No, to ja mogę to wziąć, tak pani mówi. Tak, poczekaj, ja jeszcze tu nie dopakowałam ten. To ja zaraz, idźcie tam, szykujcie się, a ja wiem, gdzie auto stoi, to zanim wy odjedziecie, to ja zaraz przyniosę. To ja pomogę. A no to jak panienka życzy sobie pomóc, to jak najbardziej. To tam proszę wziąć ten koszycek wiklinowy, widzisz, że tam stoi taki na ladzie. No i w ten koszycek proszę już pakować. To ja bym... Pakuję wszystko. Bochenki chleba, wędlinka. Tak, to tam ogórek, było. Pomidorek. Jakby było wypunktowane, tylko jeszcze właśnie tam, czy zawinąć w coś, w jakąś tą folię, ten papier, cokolwiek. Ja mam lepszy pomysł, to ja zrobię kanapeczki na drogę, sztuk 4. Okej, okay, nie ma problemu. Z tego, co już jest, czy jakby jeszcze jakby chcesz wyhandlować 4 kanapeczki? Da się jeszcze wyhandlować? A rzuć se charyzmę. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Będę robiona urok głodnego, wychudzonego dziecka. Znaczy to tak to... A to jest twój atut. Chcesz atutu użyć. A to ja nie wiem, jak się tego używa, Atutem podwajasz ilość kości. Jeżeli chcesz go użyć, a tak jak powiedziałaś, no tym swoim chudym wyglądem miałaś wzbudzać takie politowanie, to jak najbardziej, tylko pamiętaj, że to jest raz na sesję. Czyli jeden atut raz na sesję. Tak. Okej, dobra, zobaczymy. Czy 6 raczej tak niezbyt? Słucham? 6, więc tak niezbyt. Ale 6 masz na jednej kości? 6 na dwóch. A, czyli 2 i 4, dobra. A to 7, bo jeszcze plus 1, ale to i tak jest 1. No, złociutka, ty tam nie rozpędzaj się, nie? My mamy dobre serce do ludzi, ale no tak... Dostaliście prowiantu na parę dni, a jeszcze tutaj próbujesz ocyganić nas na 4 kanapeczki? To z tego się zrób, co masz. No tak trochę ją obrzona taka troszkę twoją postawą. No więc te kanapeczki zrobiłaś, z tym koszyczkiem wiklinowym z kuchni wychodzisz i wspólnie we czwórkę spotykacie się przy samochodzie. Andrzej już kończy, maskę zamknął. No. To jesteśmy gotowi. A ty plecaczka nie zapomniałaś? Nie, ja znaczek mam ze sobą. A, to sorry, nie było widać. Zakamuflowane. Ten swój moro plecaczek to normalnie... Nie wiem. Znaczy nie, no ja po prostu jestem przyzwyczajona, że jak wstaję, to ja wiesz, zarzucam go zazwyczaj na ramię i wychodzę. To już jest taki zwyczaj. O Boże, ja zapomniałam śpiworka. Ja muszę wrócić szybko po śpiworek. Ja zaraz przyjdę. Ja idę tylko po śpiworek. Dobrze, poleciałaś po śpiworek. Tam przy okazji, czy nic nie zostawiliśmy? No z tego, co ludzie mówią, to chyba nie został, tylko twój śpiworek. To dobrze, to biorę szybko śpiworek i możemy się zwijać. A ja w międzyczasie tego, Andrzeja stukam w ramię, jak się obraca, to ma kanapkę przed twarzą. Śniadanie. O! Dzięki. Wiesz co, chyba tego mi było trzeba, bo ja tutaj tak zostałem pochłonięty przez to auto, przez tą całą robotę, że no dzięki, chociaż ktoś za mnie pomyślał, że powinienem zjeść, naprawdę. Mhm. A teraz się przesuń, zobaczymy, czy mam szczęście głupiego. I patrzę po schowkach, czy nie zostawili jakiś Chyba nie, bo już wszystko przejrzałem. To jest wszystko, wiesz. Tak. Nawet jeżeli by coś było, też mam to w kieszeni. To druga kanapka już z mniejszym tym uśmiechem i idzie tutaj. Do Fryderyki, czym? Tutaj do Andrzeja.
do Fryderyki. Czuję kawusie? Czujesz zapach kawusi. Ja czuję kawusie? A tu ponoć kawusi nie ma. A ty o tym nie wiesz, bo cię tam nie było. Nie wiem? No bo ale ja nie mam. Ale... Weź, kurde, gdzieś najłyczkę. Nie. Nie, co za... Nie, wydaje wam się. Wydaje wam się. Za ten swój... Policjantka. Za tą kapotę widzisz... Nie, 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 nie mam kawy. Kiedy wy sobie tutaj gaworzycie, czy się tą kawą dzielicie, czy nie, to już wasza kwestia. Przychodzi do was Władysław. O, widzę, wszyscy już w gromadzie. To gotowi do drogi? No to wygląda. Co tam, panie Władku? A no nic, przyszedłem jakby życzyć wam powodzenia, no. W waszych rękach, no może nie tyle co nasz los, ale na pewno spora jego część. Jak nie wrócicie, no trudno, jakoś będziemy żyć, no. Byłaby to bardzo nieprzyjemna sytuacja, ale ogólnie muszę przyznać, tak się nachyla w waszą stronę, że ludzie dobrze o was mówią. Tutaj, panie Andrzeju, pan tutaj pomógł młodemu, tutaj pani Fryderyka broń poczyściła, tu pani Żaneta dla naszej pielęgniarki Jadwigi pomogła i pani Łucja tutaj parę groszy swoich dodała do roboty, no tak. Głupio by było, jakbyście nie wrócili. Może jakby wasze... Jakbyście się tam ogarnęli życiowo, to nawet na stałe tu dla was jakieś miejsce byśmy zorganizowali. Takie lepsze niż ten stary chlewik. Nie wiem, co powiedzieć, panie Władysławie, ale myślę, że te słowa będę wspominał w jakichś takich gorszych momentach, które mam nadzieję się nie pojawią, ale jak to w Morzu Liści jest, to można się domyślać, jest ciężko. Ale dziękujemy za te słowa i będziemy damy z siebie wszystko. Proste. No mam naprawdę nadzieję, bo tak dobrze z oczu wam patrzy, mówiąc to tak mocno spojrzał w stronę Łucji. Dobrze wam z oczu patrzy. Naprawdę, już nawet nie chodzi o jakieś korzyści materialne, ale fajnie jakbyście wrócili cali i zdrowi. No nic. Auto. Na ucho Łucji pewnie ten samochód lubi. Pewnie tak, ale jakby powiedział, że Andrzej dostanie samochód, to Andrzejowi oczy by się zaświeciły? Byłby już kupiony. Jak 5,50. Zatem, no ja nie zatrzymuję was. Moment, pauza. Cięcie sceny. Ruda, ty nie chciałaś jakiejś amunicji na drogę? Coś? Ja mam amunicję i ja dostałam amunicję. A, ty już dostałaś na poprzedniej, tak? Nie notuję aż tak każdej rzeczy, więc czasem takie z mojej perspektywy błahostki mogą umknąć. Okej, to nie było tematu, wracamy do gry. No, także moi drodzy, auto macie gotowe, widzę załadowani. Powodzenia! To już mogę więcej rzec. Powodzenia! No, nie dziękujemy. Ładujecie się do auta. Siedzicie w takim samym ułożeniu jak ostatnio, czyli Andrzej, Ruda i Łucja z Żanetą z tyłu. Fredia nie jest Ruda. Fryderyka, przepraszam. Ja jestem Ruda. Żaneta, dobrze. Więc jeszcze raz zapytam, czy Andrzej... Andrzej, nie jest na korbkę, jest guziczek, to już nowszy model, to jest 2008 rocznik. Ty nie otwieraj okna, bo się akumulator rozładuje. Nie, no nie, bez przesady. Otwieram okno, jak wyjeżdżamy, to krzyczę, miło było. No spokojnie, może... Stoją, ludzie machają na pożegnanie, otwiera się okno, miło było was poznać. Wyjeżdżając widzicie dziwne wyrazy twarzy ludzi, którzy was żegnają. Nie, śpicie na wschodzie, nas wypatrujcie. O, o, o.
Nie no, wbrew pozorom, no to nie jest trasa nad morze, tak? To nie jest 5 dni, no jedziecie raptem w jedną stronę tam około 80 km, tak? Także spokojnie. Ale wyjeżdżacie. Pamiętajmy. Wedle wskazówek młodego Władka, każdej osoby, która z wami rozmawiała, no to musicie wyjechać tą główną drogą 65 na Mońki, z Moniek dalej w stronę Ełku i dotrzecie do Biebrzeńskiego Parku Narodowego, w którym to znajduje się, a raczej znajdowała się, bo co się dalej z nią stało, stwierdził osowiec. Nikt do końca nie jest pewien. I ruszacie zatem w drogę. Wyjeżdżacie spokojnie. Wyjeżdżacie w stronę Moniek. Wojtku, wróć kurry. Andrzeju, czy włączasz muzykę? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobrze, to nikt nic nie wie w takim razie. Ty miałeś takie przez chwilę, jeszcze nie, dobra. Wyjeżdżacie. Droga wydaje się być wyjątkowo spokojna, choć dość zniszczona. Czy to przez działalność różnych zwierząt, czy roślinności, która w tym momencie nie jest może mocno bujna, może liście jest tutaj dziwnie rzadkie. Dominują tu puste pola porośnięte wysoką trawą, pokryte pojedynczymi jakimiś ruinami budynków, typu jakiś tam wolno stojący domek na kolonii, o tak to się mówi. Trawa dość wysoka, krzaki. Jeżeli ktoś chce, a najbardziej bym prosiłbym, widziałbym rzut spostrzegawczości Andrzeja oraz wiedzy u Żanety. O tak. Tak. Pozostali ja mogą rzucić nie. Po prostu spostrzegawczość, jeżeli sobie tak życzą, bądź swoją polowanie, sztukę przetrwania, coś co mogłoby wam pomóc w zauważeniu różnych rzeczy. Całe 4. 5. Ale ja przecieram szybę, przyglądam się, ostrzam wzrok i używam bystrego oka. I w tym momencie przerzucasz nie obie kości, czy tam inaczej, nie wszystkie kości, tylko tą z najniższym wynikiem, tak? Dobrze pamiętam, Andrzeju? Tak. Dobrze. Dobrze. Gorzej nie będzie, bo to było 1. To mam 6, 7, 8. Ale czy ta jedynka była dziką kością? Była. To dzikich się nie przerzuca. Och, smutek. To czekaj, cofam to. Tak, to chyba nic nie zrobisz z tym wynikiem. 5, 6, 7. Powiedzmy, że polowanie 8. Nic nie daje ci. Ja bardziej chciałem twoją wiedzę, Żaneta. No to w inteligencji wszystko jest. Mhm. To mam jeszcze medycynę, no. Ratuje cię ta medycyna do 10? Nie. Dobrze, to nie było tematu. Chyba, że rozpoznawanie substancji biologicznych z atutów. Znaczy, ale to podwajasz wtedy ilość kości do rzutu. Ale z atutu czy z atrybutu? Atutu. Atrybut to jest atutu. 4, nieważne. Możesz użyć atrybutu, ale te kości, co masz, już zostają i dorzucasz tą samą ilość. I zobaczymy, co wyjdzie. Dobrze, to mogę dorzucić. O panie, teraz to jest 10, 13, 14. Dobrze. Widzisz na tych połaciach pól wysoko porośnięte barszcze sosnowskiego. Tylko są większe. Taką mienią się jakimś dziwną barwą. No i no, jest ich tu gęsto. Wiecie co? Jak ktoś chce siusiu, to w te krzaki nie wchodzimy. I w te krzaki nie wchodzicie, i w te krzaki nie wchodzicie, i w te krzaki nie wchodzicie, i w te krzaki nie wchodzicie. Bo tu, słuchajcie, sam barszcz sosnowskiego jeszcze nieźle zmutowany rośnie. Ruda. Nie, po prostu 48.
Dobra. Fryderyko, jak tam twój rzut? Tutaj nieudane, tu wszystkie nieudane. 16. Znaczy, Żanety się udał. 16, twoja spostrzegawczość. Słuchaj, tak, Andrzej nie jedzie za szybko. Raz, że może jeszcze chce wyczuć auto, może po prostu droga jest dość mocno zniszczona i nie chciałby nadwyrężać na początku waszej trasy tego auta, więc stara się jechać nie za szybko, nie pędzicie tam więcej jak 50-60, ale tu jest właśnie, dostrzegasz ty, że asfalt jest mocno zniszczony. I to nie są zniszczenia takie, że coś spadło z góry, tylko tak raczej jakby coś szło pod spodem, nie wiem, korzenie, ten asfalt popękany, są dużo takich wzniesień, wzgórków, pagórków na tej waszej drodze. Plus dodatkowo, tak jak on jedzie tym ślimaczym tempem, to udaje ci się zauważyć aktywności, ślady po dzikich. Bose stopy, dużo tych stóp, jakieś dziwne ślady, połamane krzaki przy drodze, także wszystko to, co by wskazywało na dzik. No tak, Andrzeju, moi drogi, jakby powiedz mi, jak my daleko mamy to miejsce do celowego? Jak daleko? Wy w tym momencie tak naprawdę ujechaliście kilka kilometrów. Po swojej prawej stronie z daleka dostrzegacie wielkie jezioro, Czechowizna. Nie wiem, czy to jest nazwa wioski. Nie, chyba jeziora. Więc wy do samych Moniek macie jeszcze dobrych 20 parę kilometrów i od Moniek z 30 parę do samej twierdzy Osowiec. Jedziecie, no to dobrze. Ujechaliście może z 5 kilometrów. Są pierwsze wasze, jakby dobra, takie wasze obserwacje po rozpoczęciu drogi. Okej, okay, czyli Fryderyka, no to... Jakby, wiesz, ja się nie pytam tak bezpodstawnie, nie? Tak zerkam cały czas w szybę, raz na niego, raz po prostu w szybę, rozglądając się dookoła. Bo, no, jakby wszystko pięknie, ładnie, ale od dużych mrówek, które da radę zobaczyć, gorsi są tylko picy, a chyba się kręcą po okolicy. Tak. Zauważyłaś jakieś ślady dookoła? Sorry, ale jestem tak skupiony tutaj na drodze. Jest tutaj strasznie, się po prostu jedzie, nie chcę na czymś zawisnąć. Andrzej, ja wiem, że jesteś skupiony na drodze, ale sądzisz, żebym ci mówiła o tym, że dookoła kręcą się dzicy, nie zauważając żadnych śladów? Wiesz co, nie wiem, może po prostu chciałabyś mnie tak ostrzec, albo wyczulić, albo cokolwiek, więc spokojnie, nie... Dobra, po prostu może wtedy przygotujmy broń w razie czego. Ona siedzi ze strzelbą na kolanach. No tak, a reszta? No wiesz, ja tam nie będę chyba jednak szyby łukiem rozbijać, trochę może być łuk. No. Może ci się nie zmieścić ten łuk. Chyba, że mamy szyberdach. Mamy? Zagrajmy w papier, kamień, nożyce, czy macie szyberdach, Wojtek? Papier, kamień, nożyce. Kurwa, wygrał. Macie szyberdach. Mamy. No dobra, no to ja tak zerkam na szyberdach i próbuję się tam dostać z tyłu, żeby ten swój łuk i strzałę. Znaczy to on musi z panelu zasterować, żeby się otworzył i ty musisz, no po tak, prostu tak, jakby usiąść na dachu, nóżki ci zwisają w środku, całe od pasa w górę jesteś na aucie i wtedy masz pełną swobodę napięcia łuku, no, i strzelania. Dobrze, spokojnie, na razie ja sobie tylko łuczek na kolanka zabieram. Nie, no ja tłumaczę ci, jaką pozycję musisz przyjąć, jakbyś chciała strzelać. Dobra. Bo suma summarum w samochodzie nawet nie jesteś w stanie tego łuku dobrze napiąć. Nie, no to pytam o szyberdach dlatego, tak? Tak, macie. Andrzej, ale dasz radę kierować dzisiaj? Dam radę kierować, zawsze daję radę kierować. Jesteś pewien?
Jestem całkowicie pewien, nic nie piłem, spokojnie. Ej, no ale spokojnie, może nie ma się co martwić, bo tu wszędzie ten barsz Sosnowskiego rośnie, może oni już poparzeni w krzakach leżą. No, albo plują tym barszczem i co wtedy? Ale może nie dramatyzuj od razu, jak zaczną pluć, to mamy szybę, tak? Jeszcze nikt jej nie wybił. Jeszcze jest tutaj bardzo kluczowym tak. Słowem. Ja bym proponował druga rzecz. To może już teraz skończmy nasze dyskusje, tak po to, żebyśmy jak najwięcej mogli się skupić nad tym, nad ewentualnym zagrożeniem, które może gdzieś tutaj się kręci. Tak się, wiecie, rozglądam. I faktycznie też no, skupiam się teraz już no, nie tylko na tej drodze, ale no, po bokach, czy tam zupełnie na przodzie, na horyzoncie, co jestem w stanie tam dotrzeć na samej drodze może. Tak? No i tutaj do dziewczyn mówię, żeby każda no, spoglądała, obserwowała jakąś jedną stronę, żebyśmy w razie czego wiedzieli, co się kroi. Nie? Jesteście na takim odcinku właśnie nieporośniętym mocno lasem, tam jakieś pojedyncze, dziwne, powykrzywiane drzewa pojawiają się na tych polach. Ten równie dziwny barszcz Sosnowskiego też nie jest gęsto pościelony po prostu kilometrami. No jest go miejscami trochę mniej, miejscami go w ogóle nie ma, ale są miejsca, gdzie jest naprawdę gęsty i wysoki. Więc wyobraźcie sobie długą, prostą drogę, naprawdę z delikatnymi tylko łuczkami, jak w amerykańskim filmie, tylko że na Podlasiu. I wy zaczynacie zbliżać się w stronę Moniek. Jeszcze jedna dygresja. Andrzeju, ty tak nie możesz za mocno się rozglądać. Ta droga jest naprawdę mocno zniszczona. Dużo tak, to, właśnie to ma takich priorytet, nie? To jest, wybojów. Udaje ci się między jednym jakimś tam zniesieniem, uszkodzeniem asfaltu, a drugim rzucić okiem lewo, prawo, gdzieś tam dalej przed siebie. Ale no jednak dla waszego bezpieczeństwa bardziej skupiasz się na samej drodze. Dojeżdżacie powoli do Moniek. Od waszej strony jest znak już taki trochę przykrzywiony, może nawet tylko przyrdzewiały. Moniki witają. I zaraz za nim jakieś 300-400 metrów już z oddali widać ten charakterystyczny biało-czerwony znak stacji benzynowej Orzeł. I kiedy zbliżacie się nieco bliżej, widzicie kilka rozbitych aut, jakby troszkę zniszczony sam ten budynek sklepu stacji. Gdzieś tam wybita szyba, otwarte drzwi na oścież. Ale to, co zauważa na pewno Andrzej, to jest to, że nie było tutaj wybuchu. Ta stacja w żaden sposób nie eksplodowała. Jest szansa na to, że znajdzie się tu paliwo. No to nie, koniecznie. To wiesz co, już jakbym zobaczył ten znaczek, to bym faktycznie zwrócił na niego uwagę i tu powiedział, że może coś znajdziemy, może nie. Nie wiadomo, ale no ta miejscówka jest jak najbardziej no warta postoju, żeby ją przebadać, zobaczyć, co tam może znajdziemy, nie? Także dziewczyny, przygotujcie się, za chwilkę będziemy mieli postój i pamiętajcie pełne skupienie, cały czas, nie? A może by tak ustalić, czy każdy chce postój? Tu dzikie gdzieś w krzakach siedzą. Bardzo, bardzo dobrze, że siedzą. Dlatego będzie musiała być jedna osoba przy aucie z bronią. Nie łukiem. Ja wiem, że to jest broń, ale mam na myśli coś większego. To jest duży łuk. Super. Żaneta, jeżeli chcesz, przerwę wam tę dyskusję, możesz rzucić, ty mówiłaś, że bierzesz umiejętność polowania bodajże? Mam, tak. To rzuć sobie. Poziom trudności 10. A ja mam 8, 9, 10, 11. Brawo. Wiesz, jako sprawny, może nie tyle co łowca, ale troszkę coś tam gdzieś liznęłaś, tego i owego, to wiesz, że jeżeli chodzi o innych drapieżników, a tak ostrzegasz dzikich, to hałas z wystrzału broni palnej bardziej ściągnie większą grupę, niżeli twój cichutki łuk. No właśnie, ty się
Wiesz, ja nie chcę się wymądrzeć, ale jak, że tak powiem, strzelimy z tej super giwery naszej Fryty, to, że tak powiem, ściągniemy tu całe stado zaraz. I moim zdaniem to jest punkt, moment, trochę na nieświadomce, kiedy możesz zaliczyć sobie rozwój. Bo ktoś podważył, rzucił hasło, a ty udowodniłeś, że masz rację, więc wydaje mi się, że to możemy zaliczyć do rozwoju. Ale ja nie mam tu ognia nigdzie. Ale to nie ogień. Ty miałeś coś takiego, że jeżeli udowodnisz rację swoją, a nie, bo ty od tego odeszłaś chyba, tak? Nie, ja odeszłam. Aaa, kurwa. Dobra, nieważne, nie, zjebałem. Ale a już cię... Jeszcze nie udowodniła. Jakby był strzał i byście wszyscy zlecieli, wtedy faktycznie by udowodniła, ale tak to nadal to są pytania. No dobra, słowa. Nieważne. To nie było tego akapitu, ciach. Andrzej, blokujesz mój rozwój osobisty. Dobrze, cieszę się. Jak w każdej korporacji. Każdy ma jakieś wady, moją wadą jest to blokowanie. No. Dobra, ciach. Wracamy do gry. Dojeżdżacie, jest ten wolny wjazd do tej stacji Orzeł i wszyscy dostrzegacie równo 6 aut, jedno dachuje, leży do góry kołami, w jednym totalnie brakuje szyb, przeciętne auta, nie ma znaczenia jakby marka, osobówki. Okej, zatrzymuję się przed stacją, nie chcę tam zupełnie, wiesz co, podjeżdżać. Też może, żeby no, uniknąć w razie jakiejś zasadzki. No to jest to jest to. No i tak tutaj rzucam do dziewczyn. Dobra, słuchajcie. Ktoś by musiał iść na zwiad. Dum. No dobrze, a jak się, Andrzej, stosujesz do mojej koncepcji unikania hałasu? Jak najbardziej. Ja jestem za tym, żeby ograniczyć, ale jeżeli wyskoczy na ciebie czwórka dzikich, to może być naprawdę, nie wątpię w twoje umiejętności strzeleckie, ale może jednak być trochę za mało. No to jest super rozwiązanie. Ja z Frytą zostajemy, a ty i Łucja idziecie. Najpierw by się... Łucja mnie obroni. No, dobrze. Ważne, żeby ktoś poszedł po prostu na zwiad, myślę, nie? Dobra, to chodźmy, idziemy. Może trochę elektroniki tam będzie. I benzyna. Kasa fiskalna. Dobrze, w takim razie kto wychodzi ostatecznie? No ja na pewno. Wychodzi Andrzej i wychodzi Łucja. Czy któraś z pozostałych pań, nie wiem, wysiada z auta i przynajmniej stoi obok drzwi kierowcy, żeby w razie czego wsiąść do auta i przejąć kierownicę? Ja zostaję w środeczku i zrobiłam bliższy berdachem i będę sobie wystawała od połowy w górę. Okej, Fryderyka? Dobra, to ja w sumie w razie co po prostu przejdę od strony kierowcy. Tak, i tam jedną nogą, że tak powiem, będę w aucie, a drugą poza autem, żeby w miarę szybko móc wskakiwać. Wojtek, przepraszam, kurde, Andrzej i Łucja. Andrzej i Łucja, wychodzicie. Auta leżą w jakiś... leżą w jakiś chaotyczny sposób, nie są ustawione ani w kolejkę do dystrybutora, ani nic. Na pewno rzuca wam się w oczy to, że no wszystko jest pogaszone, nie ma żadnych tutaj świateł, nie są włączone dystrybutory. Widzicie otwarte na oścież drzwi wejścia do sklepu, tam gdzie się obsługiwało klientów stacji. Czy chcecie zajść za budynek? Jaki w ogóle jest wasz plan? No tak, może od tego zacznijmy. No ja myślę, że dystrybutory z paliwem, o ile tam są, to się same z siebie nie włączą. Jakbyśmy nawet bardzo chcieli, to do tego kanistra nie nalejemy niczego, bo tam jest pewnie jakieś zabezpieczenie albo elektroniczne, albo mechaniczne, więc jest pewnie z poziomu stacji. Dobrze. Rzuć sobie na swoją wiedzę techniczną.
Na inteligencji. Pamiętajmy, że jedna kość jest dzika. O, dobra, czekaj. 12, 16. Super. Słuchaj, wiesz, bo chwilę pracowałaś przy jednym z projektów swoich, że każda stacja benzynowa ma w swoim wyposażeniu podłączony agregat. Więc jeżeli byłoby chociaż odrobina paliwa, żeby to zaskoczyło, to jest szansa na to, że uruchomią się dystrybutory, jakby załączyć ta pompa zasysająca te paliwo, jest szansa, żebyście dolali benzynę. To ja, wiesz, to ja w międzyczasie już uruchom Andrzeja. Mówię, najpierw chodźmy tak czy siak do budynku, bo nie wydobędziemy tego paliwa, trzeba ten agregat zasilania włączyć. Tylko też pytanie, czy w sensie jak nie mam włączenia zasilania, nie będzie jakieś mega głośne, to będzie po prostu... No agregat jak zacznie pracować, no to on troszkę hałasuje, ale troszeczkę, no, to nie dobra, jest tam spokojnie. Jakoś mocno dużo. Teoretycznie powinien on być gdzieś z tyłu, na zapleczu, bo takie sprzęty są montowane jak najdalej od dystrybutorów, tak? Więc on jest na pewno gdzieś w okolicach tyłu budynku. No to jakby idąc pytanie, czy mamy trochę szczęścia, jakaś szyba jest wybita, czy nie ma? Drzwi z samego sklepu, tak jak mówię, są otwarte na oścież, bo to są te automatycznie otwierane. Widocznie jak siadło zasilanie, to akurat było otwarte na oścież i tak zostało. No dobra, to rozglądając się do środka. I ja mam tylko taką uwagę, że cały czas, też tutaj będę mówił w razie co Lucji, żebyśmy się skradali, szli po cichu, tacy wiesz, zgarbieni, no nie trzymali się gdzieś tam otwartej przestrzeni, czyli nawet jeżeli będziemy podchodzić do tych drzwi, no to gdzieś tam będziemy kluczyć pomiędzy autami i przelegać do ściany i no idziemy powoli, no nic tutaj, nie musimy się spieszyć, więc bardzo uważnie powoli. Sukcesywnie do przodu. Docieracie, tak jak Andrzej cię, Łucjo, instruuje, tutaj między autami, tutaj pod ścianę i tak przy tej ściance docieracie do drzwi. Kiedy spoglądacie do środka tego, nazwijmy to roboczo, sklepu, to widzicie na półkach praktycznie pustki, jakieś, może jakaś paczka chipsów się znajdzie, może jakiś batonik, ale raczej tutaj większych zapasów nie zrobicie. Jest pusto. Nie dostrzegacie śladów działalności dzikich czy jakichś zwierząt. Raczej to miejsce wygląda na długo, długo opuszczone. Kurz się zebrał na półkach. Cisza, spokój. Tego świerszcza brakuje w tle. To wiesz, to jest ze strony Łucji, tak jak już tam weszli i tak Andrzej mówi, że mamy się skradać, w ogóle być ten, takie spojrzenie, czy teraz powinno się coś wydarzyć, czy nie, a później spojrzenie pewnie na drzwi, na zaplecze. Uchylone, nie są zamknięte. No cały dobra. Czas jednak powinniśmy zachować ostrożność, nie mówię to szeptem tak właściwie, bo... Tak, ale żeby było nas wszystkich cały czas ładnie słychać, to jeżeli chcecie szeptać, to zadeklarujcie to, ale mówcie normalnie, nie? No, dlatego mówię, no tutaj cały czas będę chciał tutaj jednak utrzymać tą całą inspirację, skradanie i tak dalej, więc Łucjo, w razie czego nie krzycz, tylko strzelaj. Powiedział do dziewczyny, która z wyposażeniu ma scyzoryk, ewentualnie nożyk, nie? Masz taki nożyk, może to nie jest taki scyzoryk, nie jest to też nóż typu Rambo, ale taki nóż, średni nóż. No, dobrze, więc Łucja trzyma ten nóż, nożyk, jak są te drzwi uchylone, to po prostu zagląda tak... A ja broń, bo ja nie mówiłem wcześniej, ale mam broń, przepraszam, tak. Wkręciłem, ale... Mam przygotowaną tę broń, nie? Broń krótka, jakiś tam Glock może, czy coś, ten tak, deseń. Tak, krótki. Łucja zagląda do środka,
jak nie widzi tam pewnie jakiegoś ruchu czy czegokolwiek, to pewnie ze skrzypnięciem otwiera te drzwi dalej, żeby przejść. Okej, drzwi skrzypnęły, wchodzisz dalej. No faktycznie nie widać żadnego ruchu, nie widać śladu żywej duszy. Ejo. Przepraszam, doba za krótka. Nie widać śladu ruchu. Przychodzisz przez ten takie pomieszczenie, nazwijmy to korytarzem magazynowym. Dalej widzisz pomieszczenie, gdzie jest safe, gdzie jest jakiś komputer, takie typowe zaplecze. I przejście na tył budynku. Są drzwi na tył budynku, gdzie którędy z reguły przynosi się dostawy, tak? No bo od frontu tak nie wypada, żeby klient tu się przepychał przy palecie, więc zawsze ten dostawca tam z tyłu podjeżdża. No to jakby dalszy plan działania jest po prostu taki, żeby się rozejrzeć, gdzie jest ten chrzaniony agregat. Po cichu, sklepając. Okej. Chcesz otworzyć te z tyłu drzwi na tył budynku? Bo tu, do tej pory tak, jakby nawet nie rzuciło ci się w oczy, żeby gdzieś ten agregat był. No tak, to ja mówię szepcząc, że ten agregat do Andrzeja, że ten agregat pewnie jest z tymi drzwiami gdzieś. Nie mam pewności, więc spróbuję po prostu je otworzyć i dajesz, co jest za nimi. Drzwi są zamknięte. Łapiesz za klamkę. Koniec. Do sejfu. Was tam nie ma. No dobra. To takie spojrzenie. No dobra. Ja mam pytanie. Teraz nie jestem pewny, ale czy jest coś takiego. Włamywanie to jest chyba osobna umiejętność. Może być co? Jako ślusarstwo. Nie, wiesz co, bo ja tutaj mam technikę, tak? No to możemy podpiąć to pod technikę, tylko w przypadku Woodsy ta technika raczej polegała właśnie na komputerach, automatyzacji, jakiejś tam elektronice. W twoim przypadku tak, może by być bardziej w stronę właśnie takiego ślusarstwa, otwierania też zamków, no, taki mechanik złota rączka. Mogę się zgodzić na coś takiego. Subcio, to próbuję wtedy otworzyć. To jest 2x6 plus 1. 6 na dzikiej 5 to mamy już 11. Nie musisz przerzucać. Przepraszam, bo mam 17. Daj mi porzucać. Bo... No masz. Trzecia, szóstka pod rząd. To jest 23. To było 17, 23, tak? Tak, 23. O, i jeszcze 2. 25. On tylko poprosił cię o ten twój nożyk. Wyjął z jednej z kieszonki mały śrubokręt, wziął ten twój nożyk. Dla ciebie to wyglądało tak, że on po prostu dotknął zamku i drzwi się otworzyły. Po prostu wziął tak... Z jednej strony jakby od dołu wziął śrubokręt, od góry twój nożyk, włożył, zrobił tylko taki... otwarte. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że będzie tam coś ciekawego. I oddaję nożyk. Kiedy... Biorę ten nożyk, jest chwila konsternacji, chyba skąd on to umie, no ale... Okej, później jakby kolejne drzwi, nie? Nie, otwiera się wami przestrzeń otwarta na tył całej stacji. Jest kawałek zielonej trawki, za tą zieloną trawką może kiedyś było osiedle domków jednorodzinnych, teraz jest ogromne połacie krzaków, drzew powykrzywianych w nienaturalny sposób. Ale jak wychodzicie i spojrzeliście w prawo, w lewo, to po waszej lewej stronie stoi przy ścianie, przymocowany do podłoża, agregat. No to Łucja pierwsze co to do niego dopada, spatrzy, ogląda, czy on w ogóle da się go odpalić, jak go się da odpalić. Gdzie trzeba połączyć kabelki, jak trzeba połączyć kabelki, co kliknąć, co przykręcić, co odkręcić i tak dalej. Wiesz co, kabelków tu za wiele nie ma, cofnęłaś się tylko, no bo wiesz to, cofnęłaś się, przetrzepałaś biurko w poszukiwaniu klucza, żeby ten agregat odpalić, bo to trzeba przykręcić normalnie stacyjkę, wcisnęłaś guzik i agregat zaczyna pracować jak taki wolnoobrotowy silnik, puścił trochę może czarnego dymu, trochę gdzieś tam zazgrzytał.
I jak odwrócicie za siebie, to widzicie, że na zapleczu tego, przez które przeszliście, odpaliło się małe światełko. Wy dziewczyny, będąc z przodu, obserwując okolice, była cisza, spokój. Nagle widzicie, że się rozpala czerwono-biały neon. Gdzieś mignęło światełko. Widzicie z daleka, jak się pojawiają jakieś znaczki na dystrybutorach. I zza budynku widzicie, jak się unosi mały kłębek czarnego dymu. Ja się wstrzymałam. Ty, Lucio, wiesz natomiast, albo przynajmniej za chwilę się o tym utwierdzisz, że no trzeba gdzieś jeszcze podpiąć się pod sterownik, bo trzeba sprawdzić działanie tych pomp paliwowych, dystrybutorów. Jakby może nie tyle, co je tam konfigurować, no ale przywrócić do działania. Więc tutaj chciałbym już twój rzut na technikę. To jest twoja specjalizacja, twoje 5 minut. 6, 11, 14, 17. Super. Widzisz, Andrzeju, jak ona podpięła się swoim laptopem. Gdzieś tam może nawet troszkę prądu udać się ukraść, albo przynajmniej nie stracić więcej baterii. Weszła w jakiś program, widzisz, coś poklikała tu tego. Pyk, 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 nie minęło 3 minuty. Dobra, zamknęła laptop. Możemy tankować. Też z pewnością jestem pod wrażeniem. Wiesz co, myślę, że to nawet próbowałem w jakiś taki, może nawet umyślny sposób odwzorować się to, co przed chwilą Lucja zrobiła, kiedy ja otwierałem, nie? I wtedy ona też była taka, kiedy konsternacji. A teraz jest moja kolej, ja też jestem w konsternacji. Gdzieś tam leżał na wierzchu po prostu kabel, do którego ona się podpięła. Nie wiem, czy to był do końca, jak to nazwać, nazwijmy to też kablem LAN, żeby podpiąć się pod te wszystkie urządzenia. No, ogarnęła to może nie aż tak błyskawicznie jak ty, ale widzisz, że doskonale wiedziała, co robi. Tu, cyk, przejście. Jak już się podłączyłam, to mnie już nie było, było tak, to tak jak ty rano ogarniałeś samochód. Cię tam zaczepiali, zagadywali, a ty miałeś swój świat, swoje kredki. Tak samo ona, jak otworzyła laptopa, otworzyła tego laptopa, podpięła się i jak w Matrixie. Dobra, działa. Odpinasz laptopa, jakby nie chcąc tracić czasu, baterii i poświęcać w ogóle więcej czasu. Nie było tylko odwrócenie się, to co? Co robicie? Nie było tylko odwrócenie się. To co, podjeżdżasz tym samochodem? Moment, bo przez chwilę słyszałem was oboje naraz. Stasia ścięło. Możliwe. Wychodzicie na zewnątrz. Nie musicie jakby iść do auta, machnęliście, Ruda, dostrzegasz po chwili, że oni wyszli i machają ci spod dystrybutora, dawaj. Żaneta, machając do ciebie. Nie, Frytka, masz po prostu wsiąść i podjechać, żeby zatankować. Ona tak specjalnie, do Fryderyki machają, do Fryderyki. Dobrze, więc najzwyczajniej w świecie po prostu wsiadam za kółko, przekręcam klucze, które zapewne Andrzej zostawił w stronę. Tak. I najzwyczajniej, uważając na wszystko dookoła, co by mnie nie zerwał. Nie wiesz co, ja chyba nawet auta nie gasiłem w razie. Nie, myślę, że na tyle było logiczne zgaszenie auta, żeby nie marnować paliwa, że to zrobiłeś, ale właśnie ty z tych względów bezpieczeństwa, że jakby coś się zadziało, to żebyś ty nie musiał być do auta, tylko żeby Fryderyka czy Żaneta mogły te auto odpalić i coś tam robić. Fryderyko, jakby nie musisz się nawet mocno spinać, zakładam, że jako policjantka miałaś te prawo jazdy, więc prowadzenie nie jest ci obce. Spokojnym manewrem wrzuciłaś na drive, no przypominam, że to jest automat. Wyminęłaś jedno auto, drugie, podjechałaś pod dystrybutor, nawet z właściwej strony do wlewu. Widzisz normalnie 000. Fryderyka ustawiła 0,1 grosz za litr, no bo musiała coś wklepać, żeby system to po prostu przyjął i mogło zacząć się tankowanie. I normalnie, jak za starych, to dobrych czasów. To ta apokalipsa wcale nie jest taka zła, jak paliwo po 0,1. Po grosiku, dosłownie. No musiała wklepać po prostu jakąś wartość. No, nie wnikajmy w fakty. Jak za starych, dobrych czasów otworzyłaś wlew,
odkręciłaś korek, wzięłaś pistolet, czy wziąłeś, nie wiem, które z was tankuje, i lejesz. I lejesz sobie te paliwko i lejesz. Fryderyko, ty jako właśnie ta osoba techniczna, tak z ciekawości może trochę rzuciłaś okiem na barometr, żeby sprawdzić, jaki jest stan paliwa w tym zbiorniku pod ziemią. Widzisz, że jest, no może nie pełen, ale no jest takie 3/4. Czyli wiesz, że tam jest... nie Fryderyko, Kołucja. Przepraszam. No Jezu, jest doba za krótka. Taki wynik zmęczenia człowieka. Łucja, rzuciłaś okiem i widzisz, że jest w tym zbiorniku pod ziemią, do którego się wlewa ten zapach. Jest jakieś 70-75% paliwa, co daje kilka ładnych tysięcy litrów. Czyli pasowałoby tu podjechać ciężarówką albo taką cysterną, a nie malutką osobówką. Tak, więc wy śmiało lejecie do pełna. Aż przyjemny dla Andrzeja uszu był ten dźwięk, jak pistolet sam odskoczy, robiąc... Kurwa, do pełna zalane, tak. Patrzysz na licznik, złoty 62. Powiem chyba ci, że... kanister mieliśmy, nie? Nikt nic nie... Wróć, nikt nic nie mówił o karnistrze. Jak nie? Ale było, że nam przygotowali... Panie mistrzu gry, na poprzedniej sesji sam Włodek z tym ich mechanikiem mówili, że przyszykowane w bagażniku już jest pełen kanister paliwa. Który zalali rano 20 litrów, bo to były dwa karnistry. Baniaczki. No właśnie. Które mieliście zalane. No dobrze, ale... Ale nie wsadzili wam do bagażnika. Zalali wam dwa karnistry paliwa, dwie bańki po 10 litrów. Amen. Nie ma, kurwa, paliwa. No to wtedy szukamy, czy jest jakiś baniaczek, czy 5-litrowy, 10, cokolwiek na stacji. Dobrze. Oni tankują, to ja mogę zrobić, czy mogę tam poszukać jakieś rzeczy. Tam to znaczy gdzie? No na tej stacji. Może dobrze. Coś zostało, oprócz szczurów. Nie, szczurów akurat nie było. Dobrze, weszłaś na sklep, zanim ktokolwiek z was zaczął myśleć. Ja też. Mnie ścięło, czy co? Już? Wszystko dobrze? Już dobrze? Chyba tak. Dobrze, godzina 20:21. 20. No, dobrze. Zanim ktokolwiek pomyślał o szukaniu baniaka, żeby dotankować, to Łucja wyszła przodem, żeby rozejrzeć się po sklepie. Weszłaś na ten sklep już. Może nie na tyle swobodnie i pewnie, ale no przed chwilą tu byłaś, no co może się zmienić? W czasie tankowania, kiedy jeszcze nie myśleliście o baniakach, bańkach, żeby dolać paliwa, Łucja udałaś się na sklep. Zgarnęłaś tą paczkę crunchipsów, które rzuciły ci się w oczy na dzień dobry, tylko jakby nie chciałaś hałasować, bo nie wiedziałaś, co cię czeka w środku. Podeszłaś bliżej kas, udało ci się złapać 3 jakieś batoniki typu tam KitKat, Prince Polo i Snickers. I nagle coś przykuło twoją uwagę. Zatrzymałaś się na chwilę i takim spokojnym ruchem spojrzałaś w stronę zaplecza. Nie zamknęliście za sobą drzwi. W tych drzwiach widzisz 3 postacie, które zaczynają wchodzić. Ale co to są za postacie i co się stanie dalej, dowiemy się, moi drodzy, w następnym odcinku. Ja dziękuję wam za dzisiejszą sesję. Miała wyjść dłuższa, wyszła krótsza przez problemy techniczne, o których nie będziemy już tutaj roztrząsać. Mam nadzieję, że następny odcinek będzie bardziej owocny. Zachęcam was, moi drodzy słuchacze, do zapoznania się z pozostałymi materiałami, które są na kanale, zarówno z sesjami, jak i z naszą serią Pogadajmy O. Jest dużo ciekawych tematów, które poruszamy. I cóż, moi drodzy, dobrej nocy,
i widzimy się na przygodzie. Moi drodzy, podobał się materiał? Cieszy mnie to bardzo. Ja Was zapraszam do wsparcia mojego kanału poprzez jeden z tych dwóch linków, do Patronite'a albo przez Ko-fi. Dzięki temu będziecie mieli wpływ na rozwój mojej działalności. Widzimy się na przygodzie.